A dzisiaj wam pokażę jak automatycznie tradować tak zwane kryptowaluty za pomocą BOTA TRICOMAS. Zapraszam na film. Okej, okay, ale zanim zaczniemy, jest jedna bardzo ważna rzecz. E tutaj pokażę mniej więcej jak to działa, na jakiej zasadzie, a nie będę wchodził w szczegóły, jak co poustawiać. Z tego względu, że nie wiem jak ten filmik zostanie odebrany, czy, czy będę miał jakieś wyświetlenia na YouTube, czy będzie jakieś zainteresowanie. Także jeśli chcesz zobaczyć o wiele więcej napisz komentarz, że jesteś zainteresowany, że podoba ci się ten pomysł i wtedy mogę zrobić kolejne odcinki na ten temat i nie będę tego robił tylko dla siebie, ale również dla ciebie, żeby ci w ten sposób pokazać jak to wygląda. I oczywiście ostrzeżenie, zanim cokolwiek zaczniesz robić w kryptowalutach, wiedz, że możesz stracić wszystkie pieniądze, jakie zainwestowałeś. To nie jest ten filmik nie ma na pokazać, jak zarabiasz na krypto, tylko i że jest możliwość takiej, takiego tradowania i nie jest to 100% gwarantowane, że na tym zarobisz. I odsuwając to na bok, przechodzimy do, do sedna. A więc to jest interfejs tej, tej strony internetowej, tego bota. To się nazywa tricomasio d. Akurat w moim przypadku, ale jeśli wpiszemy sobie w goglach tricomas. Jako, że pierwszy raz byście tego szukali, to macie pierwszą stronę Tricomas Wchodzimy sobie na tę stronę i najpierw to, co tutaj mam pokazane, to jest stan mojego konta. Oczywiście nie ma ilości czy coś w tym stylu, ale mniej więcej to jest moje portfolio, co tutaj jest, co tutaj nie ma, co tutaj spada, co idzie w górę. Mam podłączone dwa e, dwie giełdy, Bitrex i Binance. Można podłączyć o wiele więcej, jeśli się ma. E, Mamy tutaj jakieś presety. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy stworzymy bota, możemy go udostępnić, żeby również pozostali ludzie widzieli, jak ten bot funkcjonuje. Może ktoś powiedzieć oczywiście, że no ale po co komuś pokazywać, skoro my tylko sami, sami chcemy zarabiać. Ale prawda jest taka, że jeśli jeden zarabia, to znaczy, że drugi traci, więc coś w tym siedzi. Nie do końca tak jest, ale. Taka jest prawda, że w tradowaniu chodzi o wymianę walut, czyli ktoś sprzedaje, ktoś kupuje. A jeśli im więcej jest osób, które używają takiego samego bota, tym ta cena może być coraz wyżej, coraz niżej albo właśnie niżej. No to jaki jest zamysł takiego bota? No chodzi o to, żeby to było automatyczne e, to tradowanie, żebyśmy nie musieli samodzielnie siedzieć nad, przed tym komputerem i, 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 ten, i patrzeć i czekać aż, aż jedna okazję jakąś. Tylko ten, ten bot robi to dla nas po prostu. I tutaj możemy wejść w DCA bot. DCA to znaczy Dollar Cost Averaging. Chodzi o Uśrednianie kosztu tego, tego zakupu. Ja tu mam uruchomione 4 boty w tym momencie i na przykład możemy mieć bota, który kupuje lub możemy, czyli longać, lub bota, który robi shorty. Shorty, czyli sprzedajemy w tą walutę, którą już mamy i zakupujemy po niższej ustalonej cenie w zależnie od tego, jak sobie to ustawiliśmy. I teraz tak pokrótce, to jest naprawdę rzeka, temat rzeka, tu było, trzeba zrobić kilka odcinków na ten temat. Tutaj chciałem pokazać, co można ustawić w tym bocie. Więc tu ten bot już jest ustawiony, kilka transakcji, otworzył, zamknął. Tak, już któryś, nie tylko otworzył dzisiaj. Dzisiaj go uruchomiłem. Jeśli sobie edytujemy, to możemy zobaczyć, jakie tu ciekawe rzeczy ten bot może zrobić w pozycji longa. Podpisałem sobie go na tą, tą, tą krypto IoTX, jako buyer, że on kupuje na wymianie na giełdzie Bittrexa. Akurat i możemy wybrać sobie również inne pary krypto, i z, jakie na przykład nas interesuje, jeśli jakaś inna, no to możemy sobie ją tutaj wybrać. Ja mam akurat IoTX -a. i to są tylko te pary, które są dostępne na tym. Na tej giełdzie Bittrexa czy Binance, czy gdzie tam chcemy sobie tradeować, także tutaj wybieramy sobie tą parę. Tak? Teraz mamy w strategii: możemy przełączyć long albo short, zależy jak chcemy tradeować, i możemy na przykład, jeśli już dojdzie do końca transakcji tego, tego deala, to możemy sobie wybrać, czy chcemy mieć zapłacone w, w tej walucie USDT, czyli TDR lub w tej walucie, którą handlujemy, co to znaczy powiedzmy, że kupujemy, roz, rozpoczynamy trade na Longa i wtedy dochodzi nam do, do końca transakcji, czyli mamy jakiś target ten wypełniony i chcemy, albo sprzedać te coiny, te które kupiliśmy nisko i sprzedać je wysoko, tak? I wtedy dostajemy więcej USDT niż żeśmy na początku. Zrobili wystartowali tego dila lub kupić nisko, sprzedać wysoko, ale zostawić to, co zyskaliśmy, jako ta e, moneta, którą chcieliśmy tradować, Czyli na przykład dajemy 10 dolarów, sprzedajemy za 10 dolarów, ale tą nadwyżkę, która na przykład o 2%, czy ile tam ustaliliśmy, jakiś target mamy, że to zostaje jako e, ta waluta, którą zyskaliśmy. Mam nadzieję, że to jest jasne, ale może to być na początku skomplikowane, tak? Tutaj na przykład rozpoczynamy za jaką kwotę bot ma otworzyć tego dila. Ja tu mam ustawione na 18 dolarów, czy tam tederów. I teraz jest buyer taki, że jeśli cena spadnie o pewien procent, to ten bot ma dokupić pewną ilość tego coina. Także Zaczynamy bota za 18 dolarów, a jeśli cena spadnie o, o, o jakiś procent, to chcę, żeby dokupił o 21 dolarów więcej tego, tej monety. Jak zaczynamy tego bota? Czy to ma być zamówienie jako na markecie, czyli jaka jest cena, taką kupuj? Czy dajemy po prostu limit i cena, jeśli opadnie, czy też pójdzie w górę, to zależy. Zostanie ten, ten deal wypełniony zamówieniem, tak? Tymi coinami. Tu możemy sobie ustawić, w jakim, jaka kondycja ma być spełniona, aby ten deal rozpocząć. Możemy włączyć sobie, żeby na przykład, jeśli przez minutę jest coin jest kupowany, to wtedy ma otworzyć. Możemy sobie zmienić to, na przykład 5, 10, 15, jeden dzień, 1 miesiąc lub zmienić na mocne kupowanie, czyli jeśli mocno kupują, to można, to można sobie tak to ustawić. Możemy sobie ustawić oczywiście również własny sygnał startowy, i który zrobimy sobie w trailing View, ale tutaj jest temat rzeka, to możemy zrobić inne. Inny odcinek, możesz dać znać w komentarzu, jeśli chcesz taki filmik, jak to zrobić. Ale ja mam ustawione w tym momencie, żeby otworzył deal od razu, jak skończy poprzedniego. To jest po to, że chcę mieć cały czas otwarty deal, bo jeśli na przykład powiedzmy, cena idzie do góry, a ja miałem ustawione na 1% targetu, że po 1% jak pójdzie do góry, to żeby sprzedał. To w tym momencie otwórz następny, bo cena albo może iść do góry, albo może spaść w dół. Obojętne mi to jest, bo zaraz, zaraz się pokażę, że te safety order powodują to, że jeśli cena pójdzie do góry, a cena później spadnie po tym sprzedaniem tym, tym jednym dealu, cena spadnie, to on będzie zaczynał kupować te safety ordery i to pomoże zbalansować tą, że tak, stratę, czy to, to na minusie, co faktycznie później okazuje się, że jeśli troszkę tylko wyjdzie do góry procentowo, to cena coina, to on zamknie tak tajki tak z, z, z profitem. Więc jeśli już wiemy, kiedy ma bot zacząć tego deala, to możemy ustawić, kiedy ma zakończyć tego deala, czyli jaki ma mieć target. Target określamy w procentach, czyli jeśli cena zwrośnie o 1,5%, tyle będziemy na proficie, to wtedy zamykaj mi tego deala. Aczkolwiek nie znaczy to, że od momentu, kiedy kupiłeś, otworzyłeś deala, do momentu, kiedy zamknąłeś, ma upłynąć 1,5%, że tak powiem, tylko to jest po e, to jest dodane do pokrycia kosztu jakiego na początku mieliśmy otwierając dila. To zazwyczaj jest tak 0,5% 0,7 w zależności od sytuacji. że w momencie kiedy otwieramy, to od razu jest na minus 0,7%. że cena w tym momencie musi wejść o 2,2% wyżej, żeby tego dila zamknąć. Jeśli chcemy mieć na 1,5%, możemy oczywiście wpisać na przykład 0,6, ale to jest bardzo mały zysk, więc ja na przykład chciałbym 1,5% za każdego dila. Tutaj procent od, każde, od całości, czyli razem z tymi safe orderami, które mogą być. Stop lossa tutaj nie używam, ponieważ jeśli cena opadnie poniżej tego, tego zamówienia, które otworzyłem, to wtedy ma automatycznie dokupować więcej tej, tej monety, żeby później to zawerdzić. Z, z jak to po polsku jest, to już nie pamiętam. Uśrednić, tak? Uśrednić? Uśrednie się bardzo to chodzi. Więc stop lossa nie używam. Można, ale to było, trzeba inaczej ustawić, bo tak wtedy kolejny filmik to jest. To jest pomysł na kolejny filmik. No i przechodzimy teraz do safety orderów, żeby je poustawiać. Że chcę mieć 11 w sumie safety orderów i jeden naraz na otwarty, czyli otwieramy, kupujemy tę monetę, otwieramy deal i automatycznie otwórz mi jeden safety order, czyli tutaj mamy ten nasz order, a ten gdzieś safety order będzie gdzieś niżej niż ten pierwszy. I teraz tak, i to ma być o 3% niżej niż został otwarty deal, tak? Otwieramy deal, 3% niżej safety order, proste. Tutaj mamy ustawione jaką ilość w porównaniu do pierwszego safety ordera ma otworzyć kolejne safety ordery. I tu jest 1,05 razy niż poprzedni safety order, czyli powiedzmy, że to jest 105%, czyli taki sam jak ten poprzedni, plus 5% kolejny. I to użyje większą ilość pieniędzy, żeby otworzyć kolejny i, kolejny i kolejny i kolejny i kolejny, aż tak do 11 safety orderów, te pomocnicze ordery. To jest po to, żeby później wyciągnąć średnią z tego i jeśli tylko o 1,5% cena pójdzie do góry, w sumie, a nie że na wykresie, to wtedy ten deal jest zamknięty i mamy wtedy profit. Tutaj możemy ustawić, że jeśli na przykład pierwszy order jest o 3% od pierwszego od otwarcia, no, trochę się motam, bo to jest trochę skomplikowane, a myślę, że dobrze tłumaczę. Jeśli mamy otwórz order, pierwszy e, safety order jest o 3%, a później kolejny znowu o 3, chyba że zmienimy tą wartość, że albo będą niżej mieć, bliżej siebie, albo o jeszcze większy przeskok. A następnie, co możemy zrobić, co możemy ustawić, to są kilka opcji, które raczej, e, jak piszę w sumie, to są zaawansowane opcje. Ja tego nie używam, bo za bardzo tego nie widzę sensu. Oprócz jednej rzeczy, która tu jest cooldown between deals, czyli e, odpocznij sobie pomiędzy otwieraniem e, dealów, że tak powiem, żeby to nie było tak, że zakończył deala i w tym momencie też kupił. To mi się trochę wydaje nie, nie tego. Tak Więc wolę ustawić na przykład, 500 sekund po skończeniu dealu, otworzył następny. Możemy jeszcze ile razy ma otworzyć, zamknąć tego deala, ale to tak mówię, to ja to, tego nie używam. Ale tak to możemy zautomatyzować tego naszego bota. I, i tak, no i dajemy sobie z, zasejwuj. Bo to już miałem takiego, to już działał. I co mogę pokazać? Jeszcze, są jeszcze oczywiście gridbot. Ale to trzeba wykupić tutaj jeszcze wyższą subskrypcję. I działa to tylko chyba na Binance. Więc to jest bez sensu. Jest nasze znaczy bez sensu jest dla mnie, bo wolę na Bitrexie niż na Binance. Jeszcze jest option bots, ale to tutaj też jest demo. Trzeba chyba wykupić jeszcze wyższą subskrypcję. Jest marketplace. Tu możemy kupić na przykład <laughs>, jeśli potrzebujemy, to sygnały, kiedy boty mają zacząć e, kupować czy też sprzedawać. Są w różnej cenie, są też darmowe, więc e, właśnie, <laughs> a propos darmowego. Jeśli wejdziemy w subskrypcję, to mamy do wyboru zapłacić miesięcznie lub rocznie. Ja miałem ten current plan advanced, but, ale... <laughs> Miesza mi się angielski z polskim, ale nie będę tego już więcej tak używał. Myślę, że za darmową wersję, gdzie mamy tylko jednego bota DCA, mi to wystarczy, ale to się jeszcze okaże. Bo może w ciągu miesiąca stwierdzę, że jednak 49 dolarów mi ten bot pokrywa. Więc możliwość jest taka, że wrócę do Advanced, ponieważ <coughs> potrzebuję więcej niż dwa. TCA boty, a jak widać, w starterze za darmo jest tylko jeden. Jak również na 3, czy też 3, mamy smart trade, którego możemy używać w taki iż sposób, że po iż tego wybierając sobie oczywiście ten miejsce, gdzie chcemy tradować, jaki market, czyli na przykład w USDT. I parę coinów wybieramy sobie na przykład, jaką chcemy, nie? ADA USD, I tutaj co możemy zrobić, to mamy wykres, oczywiście z TradingView, mamy tę głębokość tego book... booka. I tutaj na dole mamy buy-sell po prostu, żeby kupić, sprzedać jakąś tam ilość. Możemy kupić 100%. Tak, możemy kupić, bo nie mam teraz, to nie mogę sprzedać, prawda? Więc mogę, mogę sobie, patrząc na wykres, yy, tak sobie to ustawić, żeby. Mnie to banner przeszkadza. Możliwe, że na większym monitorze będzie to lepiej wyglądało. Na, na 4 K, czy coś takiego, wtedy widzimy całą stronę i możemy sobie tu klikać: kup, sprzedaj, kup, sprzedaj, i automatycznie będzie yy, otwierał, zamykał te deale. Także to jest yy, smart Trade, Jeśli chodzi o buy and sell, jest też smart trade. Czyli jeśli e, to są bardzo skomplikowane opcje, ja tego zresztą nie używam, ale działa to na różnych e, tych e, giełdach. Mamy też smart sell, e, smart cover i smart buy. Mamy takie, takie opcje tutaj do wyboru. To wszystko też jest zautomatyzowane za pomocą tego właśnie, iż. E, tej konsolety takiej możemy właśnie na swoich, na swoich giełdach tradeować bez logowania się do tychże e, giełd. Co jeszcze chciałem, coś tu myślę? Mamy oczywiście historię wszystkich DILI. Mamy jeszcze terminal. Terminal to jest chyba to samo co Smart Trade, aczkolwiek. O, właśnie tu jest ta opcja. Że możemy sobie to przestawić. Tutaj to sobie możemy przestawić. To sobie możemy poprzestawiać gdzie chcemy, z tym, że... A, do góry tutaj. No i tak jak mówię, na małym monitorze to może tego dobrze nie wyglądać, ale, ale są takie opcje, takie rzeczy tu można zrobić, można sobie też to zresetować i wraca do podstawowych opcji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 3, a chciałem jeszcze pokazać e, tylko gdzie to mam dobrze, więc zróbmy sobie małą przerwę. Ok, musiałem to przeciąć tutaj w tym momencie, żeby ustawić to okno. Ja tutaj teraz, że to powiem, zniknę i teraz mamy pokazane konto z Bitrexa i tutaj na środku tego naszego wykresu mamy pokazane gdzie są zamknięcia tradeów, czyli selling. Mogę to nawet nakreślić i gdzie są e, tak zwane safety ordery. Tutaj mamy w momencie, gdy cena dojdzie do tego, do tej linii, zostanie sprzedane. Tak to wygląda na tym, e, na tym, na tej giełdzie. A tutaj mamy safety ordery umieszczone w tych liniach przerywanych, że jeśli cena spadnie poniżej tej linii, przerwie tą linię, to wtedy bot automatycznie dokupuje e, te tańsze coiny. I w ten sposób, jeśli cena idzie na przykład w ten sposób, o, Jakoś mniej więcej tak, to jeśli otworzymy Longa tutaj wysoko, to on nam z, dokupi niżej tego coina więcej. Jeśli cena mniej więcej gdzieś w środku, w połowie, gdzieś tutaj minie, to powinien zamknąć tego ordera, który w sumie jest tutaj. Niewiele tam brakuje, żeby to zostało zamknięte i wtedy nie musi wyjść od odtąd dotąd gdzieś 2%, tylko averdując, uśredniając gdzieś mniej więcej w tym miejscu, poniżej nawet linii gdzie zakupił I, i, ten, i tutaj możemy sprzedać z zyskiem tego coina. Tak to właśnie wygląda, że tak to można zrobić w TRICOMAS i w bocie, który automatycznie dla nas dla nas tradować. i jeśli jesteś zainteresowany większą ilością takich filku, filmików, które właśnie pokazują to jak to zrobić, jak to postawić, daj znać w komentarzu. I jeśli filmik ci się podoba, oczywiście daj znać. Jeśli ci się nie podobał, to też daj znać koniecznie, bo może muszę coś u, ulepszyć, poprawić, żeby nie robić kolejnych gaf, nie? I tak to właśnie wygląda. Możliwość jeszcze na koniec, możliwość jest taka, że w twoim kraju, gdzie mieszkasz, takie tradowanie walutami jest ogólnie zabronione, ponieważ rząd kraju panującym gdzieś tam mieszkasz, postanowił, że krypto jest nielegalne, więc najpierw zanim cokolwiek zaczniesz robić, to się uu, to się uu, to się weź, zorganizuj i poczytaj, popatrz, popytaj czy możesz tradować takimi coinami w swoim kraju, bo może się okazać, że wpadniesz w konkretne tarapaty. I jeszcze, jeden, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić. To jest takich kilka wskazówek, które mogę dać. I na pewno pamiętaj, że ten filmik nie jest żadnym e, instruktażem, jak zarabiasz na krypto. To jest w ogóle dalekie od zarabiania. Ja tylko ci pokazałem, żebyś wiedział, jak e, jest możliwe tradowanie automatyczne walut krypto. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.